zakończyć epizod z Zamoszem. Ponieważ no tutaj będziemy mieli większe zyski niż oddanie tego listu, tam polepszenie stosunków, 30 talarów. Dla mnie to bez sensu. Lepiej teraz rzeczywiście skończyć tą naszą pracę w Zamoszu. Jemy się do środka wsi. Tak, tak teraz wyglądamy. Pewnie wcześniej już trochę widzieliście, ale tej kosy na plecach raczej nie mogliście widzieć, ponieważ nie można trzymać broni przy władcach. Ja wstaję po głównego. Porozmawiałem z wojewodą, daruję wam zaległości, tak więc możecie się radować. Nisko kłaniamy się waszej mości. Teraz naszych dzieci nie czeka już śmierć z głodu, no a my już podzielimy się tym, czym możemy. Otrzymaliśmy tam 100 talarów, z tego co widziałem, trochę doświadczenia. Jeśli jeszcze do czegoś będę mógł się przydać, to mów śmiało prosto z mostu. No to dostarczyć towar. Wiesz panie, że trwa wojna. Kupcy przestali jeździć po wioskach z towarem, dlatego wszystko musimy kupować na rynku miejskim. Ludzie jednak boją się jeździć do miasta. Okolica jest zbyt niebezpieczna. Gdyby udało ci się dostarczyć nam pewne towary, dobrze byśmy za nie zapłacili. Zgadzamy się. Cóż, ojczulku, dostarczę wam ten towar. Nie zaszkodzi też poznać, jak tu się handel prowadzi. No to ja w sprawie towarów. Oddajmy im tam tą sól. No to średnio to twoje pieniądze. No tak. No i to by było na tyle. Chodzimy. Nawet sporo dostawiliśmy talarów. Mamy już ich 1000. Trochę posegreguję. Tak, więc kupimy uzbrojenie i wojsko. Zobaczmy na ile nam starczy. Dobrze, w takim razie opuszczamy miasto. Dobrze, rozdamy teraz nasze punkty umiejętności. Tak. Tym razem wydaje mi się, że możemy dać trochę siłę, ponieważ niedługo będzie czekać nas trochę więcej bojów niż teraz. Na pewno się przyda. Cóż, a umiejętność ciągle myślę. Dobrze, wezmę posługiwanie się bronią. Dzięki temu będziemy jeszcze lepiej się posługiwać bronią palną. No i wszystkie punkty oczywiście broń palną. W takim razie skończyliśmy wszystkie questy stąd. O, że Smoleńsk oblegamy. Jak znam życie, pewnie na chwilę obecną nie możemy nawet pomóc. Zresztą zobaczę. Tutaj gdzieś można sprawdzić. O, tutaj tak. Sławę mamy 8 punktów, szacunek 0. Szacunek się zdobywa za, powiedzmy, jakby to powiedzieć, odmowę z zapłaty. Powiedzmy, wykonaliśmy jakieś ciężkie zadanie, mniej lub bardziej ciężkie tam. Dla jakiegoś starosty czy władcy. I wtedy, gdy do niego tam idziemy, żeby odebrać nagrodę, możemy za nią podziękować i wtedy darzą nam z większym szacunkiem, ponieważ pracujemy jakby bardziej wolontaryjnie czy coś. Tak. I obejrzymy stosunki. No więc mamy z Rzeczpospolitą 5 punktów. Zresztą państw po 0. No i pewnie właśnie nie będę mógł pomóc. O! Jest tutaj Jacques de Clermont. Nasz szlachcic, którego tam wcześniej widzieliśmy. No witaj, Konrad. Mówiąc szczerze, nie liczyłem, że spotkam ciebie żywym i zdrowym. Też się cieszę, że was ci widzę.
Dziękuję, żeś mi pomógł na samym początku. Teraz nabrałem doświadczenia i zastanawiam się, co czynić dalej. Samotnicy to ciężko mają. Bez wpływowej protekcji ciężko zdobyć bogactwo, sławę i wiedzę. Nie myślałeś o tym, by przyłączyć się do jednej z walczących stron? Tak, myślałem już o tym. Ale co mam zrobić, by zyskać przychylność możnych tego świata? Walcz w bitwach po czyjejś stronie. Szybko się wtedy wyda, kto jest twym wrogiem, a kto przyjacielem. Po to jednak, by o protekcję króla dla ciebie ubiegli się i magnaci, i dowódcy, musisz mieć reputację wyższą niż obecnie. Jak więc mam ją zwiększyć szybciej? Musisz przeróżne zadania przyjmować do wykonania. Ja dla przykładu jadę teraz do Francji z tajną misją od cara moskiewskiego. Nie poradzisz mi, do kogo najlepiej się zwrócić, aby zadanie otrzymać? No cóż, masz szczęście. Mam właśnie list przypowiedni od księcia Turubeckiego. Walczy on teraz na Litwie i rekrutuje żołnierzy odważnych. Jeśli chcesz, dam ci dla niego list polecający. To ważna decyzja. Daj mi troszkę pomyśleć. Nie zwlekaj, zatam i ruszaj w drogę. Zgodzić. Daj mi więc list i powiedz, gdzie mogę znaleźć księcia. Wojska moskiewskie wtargnęły na Litwę, przygotowując się do oblężenia Wilna. Aleksy Trubecki dowodzi najgroźniejszym pułkiem, który już odniósł kilka zwycięstw w potyczkach ze szlachtą. Udaj się do Wilna, tam go i znajdziesz, a jak nie, wypytaj tych wojewodów moskiewskich, których napotkasz. Oni powiedzą, jak go znaleźć. Dzięki i do zobaczenia. Jak widzieliście, była to dosyć długa rozmowa. Ogólnie zauważyłem, że często z tym panem rozmawia się dosyć długo. Dobrze, więc w takim razie nie będziemy szli już do Smoleńska. Tylko zobaczymy, tak, czy to mamy. Rekomendacje do Turubeckiego. Jacques de Clermont dał ci list polecający, którego adresu tam jest kniaź Aleksiej Trubecki. Tak. To jest jakiś chyba, z tego co pamiętam, świetny dowódca. Tak. I będziemy musieli... a to jest... pan księstwa moskiewskiego władca. Dobrze. W sumie nie wiem, ile czasu zajęło mi to nagranie. W takim razie pozwólcie, że zrobię cięcie, żeby to sprawdzić. Zaraz. Jak zauważyłem, jest mały problem, ponieważ znowu nagrałem trochę za długi odcinek. Ale nie martwcie się, nie będę niczego wycinał. Tym bardziej tego, jak rozdawałem statystyki. Najwyżej podzielę ten odcinek na dwie części. Jednakże teraz, aby nie przekroczyć kolejny raz limitu i nie dzielić odcinka aż na trzy części, w takim razie ja się z wami już żegnam. Zapraszam do komentowania, subskrybowania, oceniania i oglądania moich filmików, odcinków. Zagrajmy ogniem i mieczem. No, a ja się z wami żegnam. Na razie. Cześć.